Witajcie kochani w Modzie Eko Kreatywnej. Dzisiaj jest ostatni przedświąteczny program. Zapraszam Was na pieczenie i dekorowanie piernika. No i taki finał, powiedzmy, tour po moim domu w świątecznych dekoracjach. Oraz ostatnie stylówki. W zasadzie dzisiejsza stylówka to już widzicie mnie. Sukienka ta wełniana, designerska, z czerwonymi dodatkami, tak świątecznie. Czerwone korale. No, czerwony pasek. No i oczywiście gotując mam na sobie fartuszek. Fartuszek kuchenny założony, żeby nie pobrudzić tego, bo nie chce mi się już przebierać tyle razy. Zapraszam Was najpierw, żebyście obejrzeli ostatnią stylówkę, czyli stylówkę z wczoraj. Wczoraj byłam u przyjaciółki. Zobaczcie przebiteczkę. Moja stylówka dzisiejsza. Dzisiaj jest środa. Jeszcze nie dosuszyłam włosów. No i tak, idę do koleżanki na taką przedświąteczną kolację i będziemy oglądać nowy seks w Wielkim Mieście. Nowy serial. Kurtka, kolorowe spodnie, bordowe sztyblety, torbę moją kolorową, no i taka będę sobie zapatulona cieplutko. A teraz pokażę Wam, co mam pod spodem. Moi drodzy, no i to jest ta narzutko, sweterek, coś z ostatniego programu. No i tak wygląda, zobaczcie, świetne kolory. No i dobrałam sobie to do tych spodni, idealne dobranie moim zdaniem, bo ten różowy i turkus w bardzo podobnym odcieniu są w tych spodniach. I to są kolorami dominującymi w tych spodniach, powiedziałabym. Więc wydaje mi się, że świetnie to wygląda. W dodatku mam taki wisiorek, też z motywem takim, powiedzmy, florystycznym. Nie wiem, jak to blisko pokazać. O, z drzewem takim. Też w kolorach turkusowo-różowych. No i to według mnie już całkiem fajnie wygląda. Różowy pasek, mam taki mocniejszy trochę. I taki śliwkowy golf, który jest tylko tłem. Ale dobrym tłem, bo jest też jednym z tych kolorów tutaj w spodniach. Jest tu taki bordowo-śliwkowy kolor. Nie wiem, czy to widać. O, jest. No. No i tak, no i uważam, że ta stylówka się udała. Jest fajna, jest taka luzacka, jest modna, te luźne spodnie, w ogóle te spodnie są boskie, naprawdę one są mega z tym lnem. I w ogóle są bardzo wygodne, mam grube rajstopy oczywiście pod spodem. No i uważam, że ten blazerek to był strzał w dziesiątkę, bo naprawdę wygląda super fajnie i modnie. Właśnie tak to wyglądało. No i wymieniłyśmy się drobnymi podarunkami, oglądałyśmy sobie serial. Było super. Mam nadzieję, że Was też czekają takie przyjacielskie spotkania i miłe chwile w święta. Okej, no i teraz moje dekoracje świąteczne. Tutaj szybkie przebiteczki z łazienki, gdzie mam taką latarenkę, którą widzieliście z pomponem, z tiulu oraz światełka. Jest bardzo, bardzo przytulnie. Sypialnia też jest udekorowana. Mam tam taką, od przyjaciółki również dostałam taki płatek śniegu z Zara Home oraz próbowałam zrobić coś z bukietem kwiatów świąteczny, żeby był świąteczny. Pomalowałam trochę gałązki, ale za mało zrobiłam tych gałązek, więc to jest akurat jeszcze niedokończone. Takie białe gałęzie miały wystawać oszronione z tych kwiatów i będzie tak, będzie to jeszcze bardziej zrobione. No i teraz zobaczcie krótką relację z mojego udekorowanego salonu i choinki. Kochani, tak wygląda finalny efekt. Dzisiaj ubieraliśmy w choinkę. A zaraz Wam opowiem fajną historię o tej choince. Myślę, że to jest trochę zabawne. Tutaj jest taka wystawka, można powiedzieć taka świąteczna wioska. Zrobiony przeze mnie pojemnik na słodycze w formie peppermint, cukierka takiego świątecznego. No i kupiłam też, zdobyłam się na kupienie czegoś nowego, słuchajcie. Kupiłam takie drzewka z wyprzedaży. To się nazywa bottle brush trees, czyli takie ze szczotek jakby zrobione choinki. Bardzo fajne, bo się mienią tak delikatnie, ale chyba tego nie zobaczycie. No i moja świąteczna wioska w miniaturze. Thank you.
Choinka jest dość wysoka, ma chyba 2,50. Wygląda w ten sposób. I kochani moi, mówiłam wam, że kupię choinkę w doniczce. No i niestety, plany są różne, ale różnie się udają. Postanowiłam, że ponieważ i tak muszę podcinać na wiosnę tuję w ogrodzie, po prostu skróciłam tuję, jedną z tych tuj już o 1/3 od góry, bo naprawdę to są wielkie tuje. I zobaczcie, to jest po prostu choinka ze ściętej części tuji. Stwierdziłam, że no nie ma sensu wydawać pieniędzy specjalnie na osobną choinkę, skoro i tak będę musiała to poprzycinać i tak. A naprawdę wygląda ładnie. Powiem wam, że nawet pachnie, bo to jednak jest też iglaste drzewo tuja. Nie polskie, co prawda, nie rośnie u nas jakby... nie jest to rdzenne drzewo, ale całkiem fajnie się prezentuje. Jest tylko taka wąska dosyć, no bo to jest góra od tej choinki jakby. Ale jest bardzo gęsta. Zobaczcie, dosyć gęsta. No jak na tuję, to jest gęsta. I... No i wygląda zupełnie normalnie jak choinka. Ale jest to trochę zabawne, powiem wam. Taki ekopomysł, żeby nie marnować. Nie wydawać też pieniędzy, to też ekonomicznie, prawda? Odwrócę to teraz. Pokażę wam niektóre moje ozdoby. Takie stare ozdoby rybki, jeszcze po babci mojej. Bardzo lubię takie ręcznie zdobione szklane ozdoby. To są piękne szklane bombki, nie żadne plastiki. Mam kilka plastikowych też, ale jest dużo bombek szklanych. Takich właśnie malowanych. Ja lubię takie tradycyjne ozdoby. Oczywiście podobają mi się też nowoczesne, ale o, tutaj jest bombka LGBT, żartuję. Bombka w kształcie tęczy. Tutaj jest bombka Arbus, którą uwielbiam, ona jest z lumpeksu, jest też szklana i jest super jakości, w ten sposób wam pokażę. I się przepięknie mieni. Naprawdę bardzo lubię tą bombkę, jest prześliczna według mnie. Co tu jeszcze wam pokazać? O, takie bombki tradycyjne malowane w aniołki, prześliczne też są. Ten konik, który był w jednym holu z lumpeksu. Mam też motyle. O, tu są poprzypinane motyle, one są w takich kolorach, które mi pasują. Nie wiem, czy to dobrze zobaczymy, bo teraz światła są słabe, ale o, to takie błękitne, niebieskie motyle. Niektóre są takie ozdoby samodziałowe też. To są przepiękne bombki z takiej bibuły i z takimi jakby troczkami. Śliczne są według mnie, takie jasnofioletowe. Mam ptaszki oczywiście, kocham ptaszki, jakieś takie brokatowe ozdoby. A tutaj jest też mój ukochany wieloryb, bombka wieloryb z nausznikami. Jest po prostu, ten wieloryb też jest przepiękny. Strasznie go lubię. No i też zrobiłam więcej tych gałązek. Zobaczcie, jak to wygląda z bliska. Te gałązki właśnie, które zrobiłam sama z tych drucikowych pojedynczych takich cherries, takich jagódek. I są po prostu na zwykłe gałązki nawleczone jakby i powsadzone w choinkę. O, tu jest taka druga gałązka, tu jest taka trzecia gałązka. Taka choinka. Choinka, ja ją nazywam tuinka. Stój, więc tuinka. Tak to wygląda. Muszę powiedzieć, że jestem całkiem zadowolona z efektu. Przyjemne z pożytecznym, jak to się mówi. I naprawdę dosyć ładnie pachnie. Nie jest to może jodła, ale nie pachnie na pewno mniej niż świerk, więc jest super w ogóle. No, tak wygląda mój salon. Z daleka wam pokażę. Wszystko się świeci tutaj. Pięknie. Ale jeszcze zobaczcie teraz na szybko zbliżenia tej choineczki, bo też tutaj pewne zmiany zaszły. Jeszcze wam pokażę finał mojej choinki. To jest pamiętniczka na samym szczycie. No i tutaj mam te pododawane laseczki cukrowe, szklane bombki, takie pięknie pomalowane. No i jeszcze sobie dokupiłam, nie mogłam się powstrzymać, bo znalazłam ostatnie w Rossmanie te szklane bombki cukierki, właściwie nie cukierki, to jest lód, a to jest babeczka. No i tak mi się spodobały, stwierdziłam, że są po prostu tutaj idealne, bo zobaczcie, ja tutaj prócz tego czerwonego i białego i błękitu mam też właśnie takie cukierkowe, słodkie rzeczy, na przykład te poduszki, które mają też właśnie czerwony, różowy w sobie. Ta poduszka też wygląda jak cukierek jakiś. Tamta też ma takie połączenia. No i bardzo mi się to spodobało tutaj, że to będzie takie słodziutkie tutaj do tej takiej kosmicznie słodkiej choineczki.
moi drodzy, zachęcam Was do subskrybowania kanału. Będzie, myślę, warto. Zapowiadam już na nowy rok nową serię. To będzie niespodzianka dla Was. No i kochani, przechodzimy do piernika teraz. Stanowisko gotowe i będziemy pomału się zabierać. Zobaczcie, tu będę robić teraz te blaty. Osobne placki, 5. Postanowiłam tylko 5 dzisiaj. Powidło, czekolada robiona w domu, później masa z orzeszków i masa marcepanowa. Dobrze policzyłam? Tak. 4 masy polane czekoladą będzie i udekorowane. Także zaczynam. Kochani, trochę ten piec hałasuje. Generalnie będę robić 2 ciasta w święta. Jedno to jest ten piernik, drugie to jest mazurek orzechowy. Mazurek dziwnie brzmi na Boże Narodzenie. Ciasto kruche z orzechami i z taką przesuperową jakby pianką, bezą, którą się bija na parze przez godzinę. Jest to bardzo skomplikowane, ale podawałam w zeszłym roku we vlogu przepis na to ciasto i to jest przepyszne, naprawdę, warto je zrobić. No i niestety oba te ciasta są bardzo pracochłonne. I piernik, bo wiadomo, tyle blatów, przekładanie, polewa i tak dalej. Ale tamto ciasto też jest pracochłonne. No ale robię tylko te 2 ciasta, więc nie narzekam. W każdym razie warto, bo oba są przepyszne. Powiem Wam szczerze, że ja chyba nawet, mimo że uwielbiam piernik, chyba nawet wolę tamten orzechowiec, bo to jest naprawdę chyba, nie wiem czy nie najlepsze ciasto, jakie jadłam kiedykolwiek. Namawiam Was, żebyście sobie spróbowali zrobić. Słuchajcie, tutaj teraz próbuję podzielić ten piernik na 5 porcji, będę piekła 5 placków. Mam 2 formy, więc na zmianę. Na szczęście dosyć szybko się piecze. Także o, zrobiłam takiego wałka, taki wałek. Teraz go podzielę na 5 równych części. Postaram się przynajmniej. Użyję sobie do posmarowania tej formy, bo w tej formie będę piekła, ale będę w drugiej takiej metalowej piekła, tylko że tamta jest bardzo cienka. Użyję tego papierka, trochę masła na nim zostawię jeszcze tak ekstra. A to masło i tak będę topić do masy. Więc posmaruję sobie od razu papierkiem. To jest bardzo wygodna metoda, której nauczyłam się od babci świętej pamięci. O, teraz jest ok. No i teraz zrobimy dziurki. Zawsze robię te dziurki, żeby się gdzieś bąbel nie zrobił w cieście. Ok. No i pierwszy placek piernikowy leci do piekarnika. No i co, kochani? Oczywiście wszystko to samo z kolejnymi plackami. Jak je wyjmę z pieca, to Wam pokażę, co dalej. Mniej więcej ja to piekłam około 20 minut. Każdy z nich. Być może trochę krócej, ale trzeba patrzeć po prostu. I oczywiście nie robię tego na termoobiegu, tylko na normalnym pieczeniu. Takim zwykłe grzanie w piekarniku, żeby się równo wypiekł. I żeby się nie przypalił od wierzchu na przykład. Druga blaszka to jest coś takiego, co kiedyś z lotosu, z punktów w lotosie wzięłam. Cieniutka niestety blaszka, ale jest świetne to, że można potem ciasto całe zabrać
przykryte w tym pojemniku. I to też jest bardzo fajne. Ja właśnie ten piernik będę w tym przewozić. Kochani, takie skrawki odkładam i zrobię potem kilka ozdobnych pierniczków na końcu. Przygotuję sobie krem ten orzechowy i czekoladę i pokażę Wam, jak to robię. Moi drodzy, będę robić czekoladę. To nie jest profesjonalna robota. To nie jest w ogóle też czekolada, tylko to jest polewa czekoladowa. Ona będzie oczywiście mniej twarda niż normalna czekolada. Robię to dla uproszczenia na tym palniku, na tym palniku indukcyjnym. Mam tylko jeden taki. Roztapiam masło. Masło roztopię normalnie na ogniu. Jak tak odrobinkę przestygnie, to dodam do niego cukier i kakao. Najpierw cukier. Widzicie, mam tu cukier. Ja to robię na oko, bo ja już mam wprawę z tą czekoladą. Przepis na jakąś dobrą polewę czekoladową to najlepiej sobie znajdźcie w internecie, bo ja nie jestem ekspertem absolutnie od czekolady. Ale ta czekolada, którą robię, wychodzi pyszna, tylko że ja nie mam pojęcia, jakie są proporcje. Daję kostkę masła, sypię cukru, zobaczycie zaraz ile, i tak ze dwie łyżki kakao, a później jak to się już roztopi, bo oczywiście nie można tego gotować na ogniu, roztapiamy to, później powinnaś to podgrzewać w misce z gorącą wodą, ale ja to po prostu takimi po chwili tak podgrzewam, roztapiam i później dodaję jeszcze na końcu trochę mleka roślinnego, może być oczywiście zwykłe mleko, jeśli używacie. I jeszcze to jakby rozmieszuję z tym odrobiną mleka, żeby po prostu, żeby się nie zważyło to, bo wiecie, robiąc czekoladę można bardzo łatwo popełnić błąd i ją zważyć. Zważyć to, tłuszcz się oddzieli od płynu i będzie tyle z tego wszystkiego. Więc po prostu to powinno być gorące, ale nie gotujące. No nie można tego zagotować i za gorące też to nie może być, żeby się nie ścięło po prostu. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda, jak stopię masło. No i stopiło się masło i teraz będę... Nawet zdjęłam tą pianę, wiecie, żeby nie... Trochę tam zostało tylko, żeby nie było za dużo tego białka. No i roztapiam teraz cukier. Ja myślę, że jakieś 5-6 łyżek tego cukru daję. Tak przybliżeniu, bo nie umiem tego tak, wiecie, określić, nigdy nie robiłam tego z jakiegoś przepisu, tego tak ogólnie według metody robienia czekolady, ale... No ja po prostu teraz dodam kakao. Myślę, że to będą jakieś dwie łyżki. Oczywiście nie muszę chyba mówić, że to jest prawdziwe kakao, czyli nie żaden substytut, nie żadna mieszanka kakaowa, żadne instant Nestle, coś takiego. Kakao naturalne, prawdziwe. To jest gorzkie, bardzo gorzkie, więc trzeba dawać odpowiednią... Właśnie w ten sposób spróbowałam już, że mam o wiele za mało cukru jeszcze, więc jeszcze dosypuję cukier. No i właśnie muszę już zmniejszyć, bo już się będzie zaczynać rozwarcie to kakao. Dolejemy mleka. Ja to zawsze robię i to natychmiast pomaga. Bo wiecie, trzeba to rozprowadzić jakimś płynem. Mleko się być może śmietanka w ogóle byłaby ekstra. O, i już jest. Wiecie co? To już jest dobre, tylko ja to muszę spróbować, czy to nie jest za gorzkie jeszcze. To jest teraz takie bardzo płynne. Być może jeszcze cukru będzie to wymagało. Smaku jest przepyszne, ale czuję, że muszę jeszcze je dorobić, że muszę dodać jeszcze i kakao, i cukru, i mleka. No i widzicie, tak wygląda upieczony placek już. Ja go teraz szpatułką wyjmę i będę je odkładać na bok. Właśnie, nie pomyślałam, gdzie je będę odkładać. Chyba będę je po prostu odkładać na moją stolnicę. No i kolejne placki się pieką. Także to powinno w ciągu godziny się wszystko, nawet może trochę krócej, wszystko upiec, te 5 placków. Czekolada jest gotowa. Widzicie co, ona jest teraz bardzo, no rzadka jest. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. Jest rzadka, jest wodnista, ale za chwilę ona stężeje.
jeszcze z pół godzinki i będzie taka idealna, że będzie można ją wylewać. Moi drodzy, jeden z blatów tak wygląda. Zobaczcie, ten kolor piernika powinien być właśnie taki, piernikowy. O Jezus, jak to pachnie. Nie, wiecie co, to nie przypomina w żaden sposób tych pierników, w sensie piernika takiego kupowanego, gotowego ze sklepu, czy nawet z piekarni. No to jest po prostu małmazja. Większość tutaj to jest miód, nie ma tu margaryn, żadnych świństw, tylko po prostu to jest taki prawdziwy piernik. I zobaczcie, on jest całkiem elastyczny, taki mięciutki. No i takich jest 5. Jak jest ta stolnica i tam jest ta kuchenka, to jest koniec już. W każdym razie tutaj położyłam sobie na desce te pozostałe blaty. Już są 3. Ostatni jest w piekarniku. Piecze się już. I za chwilę będziemy je przekładać. Masa marcepanowa, zaraz ją rozwałkuję na cienko i to będzie pierwsza warstwa piernika. Później pójdą powidło, czekolada i ta masa, którą zrobię z tych orzeszków laskowych, masła i dodam do tego cukier puder oczywiście. Czyli to będzie maślano-cukrowa masa z tartymi orzechami laskowymi. To jest przepyszne. Spróbujcie kiedyś do jakiegoś ciasta. I już położyłam pierwszą warstwę, widzicie? Tak to wygląda na styk. No i teraz położę już masę. Potem kolejną warstwę, znowu masę, kolejną. Moi drodzy, teraz szybka akcja. Masło, do tego pójdzie cukier puder. Nie będę tego ubijać aż tak, żeby to było całkowicie, wiecie, taka pianka, ale będę to tak ładnie robić, żeby się to zrobiło fajnie. I najpierw cukier puder z masłem, a później dowalam do tego te zmielone orzeszki, więc zaczynamy. Staram się teraz wszystko to urobić z tymi orzechami. O, zobaczymy, ile ich tu wejdzie. No i tak, kochani, kolejne masy to marcepan, czekolada, powidło, koniecznie powidło dla kwaśności, żeby nie było mdło w całości. I potem masa orzechowa, którą widzieliście, jak robię. No i teraz będziemy dekorować. Mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie superowo. Ostatnio było serce, kiedyś była choinka. A myślę, że dzisiaj można by zrobić gwiazdę w takim razie. Zobaczcie. No, to chciałam, żeby to było takie właśnie kolorowe. Troszkę z daleka widać, że to jest gwiazda. Tutaj się zlewa czekolada posypana cukierkami. Ja to jeszcze może tak dodatkowo udekoruję tymi cukiereczkami. Ale generalnie to jest już całościowy efekt. No i teraz mam mnóstwo sprzątania. Jak zawsze po takich pracach. Ale jestem zadowolona z tego efektu i no i ten piernik przede wszystkim pięciowarstwowy z 4 masami będzie rewelacyjny. Buziaczki! Powodzenia, jeśli pieczecie! Mam nadzieję, że się Wam podobał piernik i że uda Wam się go upiec. Jest to troszkę roboty, jest to troszkę zabawy, ale za to jaka satysfakcja. No i to jest przepyszne, rzeczywiście. Kochani, serdecznie Was pozdrawiam świątecznie. Życzę Wam wspaniałych świąt rodzinnych. Jak już mówiłam, dla mnie okres świąt to jest taki okres odnowy, odrodzenia duchowego. Ja to tak traktuję, bo wiecie co?
Jezus urodził się po to, żebyśmy się cieszyli. Nie po to, żebyśmy się umartwiali, martwili, że później za nas umarł, ale właśnie po to, żebyśmy mieli lepsze życie, żebyśmy byli szczęśliwsi, bo taki był jego cel, żeby człowiek nie był właśnie taki zdołowany, żeby nie grzęznął w tym wszystkim, tylko żeby poszedł do góry, żebyśmy po prostu byli pełni nadziei, żebyśmy mieli swoje cele, mieli piękne życie. I taki jest, myślę, że przesłanie Bożego Narodzenia. Jeśli nie wszystko było tak, zacznij od nowa, albo kontynuuj to, co dobre. Generalnie, kochani, bardzo, bardzo mam nadzieję, że będziecie zdrowi, że wszystko Wam się będzie udawać w nowym roku, no i że te święta będą zdrowe, że skończy się ta cała pandemia i że będzie po prostu nowy dzień, nowy świat. Także trzymajmy za to wszyscy kciuki, nie przejedzcie się, ale z umiarem, pyszne rzeczy trzeba jeść w święta. Cieszyć się gronem przyjaciół, rodziny, to jest najlepsza rzecz, jaka jest na świecie, więc korzystajcie z tego, zróbcie coś fajnego dla kogoś. I już niedługo się widzimy w poświątecznym, a przedsylwestrowym odcinku holu i stylówkach sylwestrowych. Pokażę Wam też pewnie jakieś przebitki z tego, co się tu działo. Kochani, jeszcze raz bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia. Pozdrawiam. Świątecznie.